Czy zajęcie 7. miejsca w rywalizacji sportowej może być powodem do dumy? Reprezentacja Polski w czugbolu, złożona w dużej mierze z zawodników z Rybnika, zajęła na Mistrzostwach Europy właśnie 7. miejsce. Wynik znakomity, zważywszy na fakt, że był to debiut naszej reprezentacji na zawodach tej rangi. W rozgrywanym w Niemczech turnieju udział brało w sumie 11 drużyn. Polacy w składzie złożonym w znacznej mierze z Rybniczan w fazie grupowej pokonali reprezentację Francji i Niemiec i z 4. miejsca awansowali do dalszych gier. Dniami graliśmy 3 mecze dziennie po 45 minut. Chłopaków łapały kontuzje, więc graliśmy w troszkę zmniejszonym składzie. Ale duża przyjemność gry z tak doświadczonymi zawodnikami. W kolejnej fazie Rybniczanie mierzyli się z reprezentacją Belgii i mimo straty 12 punktów udało się wywalczyć im zwycięstwo i tym samym 7. miejsce wśród drużyn Starego Kontynentu. Drużyny, z którym mieliśmy przyjemność walczyć, były wysoko, wysoko ustawione w rankingu międzynarodowym, a my dopiero jesteśmy pieszakami w tej lidze, więc 7. miejsce jest dla nas rewelacyjnym miejscem. Doświadczenia wywiezione z niemieckiego turnieju mają zaowocować w najbliższych miesiącach, bowiem reprezentacja szykuje się już do kolejnych imprez. Za 2 tygodnie jedziemy na Mistrzostwa Czech. Spróbujemy tam wywalczyć jak najwyższe miejsca. Następnie za rok Mistrzostwa Świata w czugbolu plażowym. No i za 2 lata Mistrzostwa Europy następne. Mam nadzieję, to będzie wtedy damska reprezentacja z Rybnika i męska reprezentacja już mieszana. Co ważne, filarami obu reprezentacji są zawodnicy z Rybnika.